czwartek 5 marca w Sejmie przepadł obywatelski projekt nowelizacji ustawy znoszący szkolny nakaz dla dzieci w wieku 6 lat. To oznacza, że 1 września naukę w pierwszej klasie rozpoczną wszystkie dzieci urodzone w 2009 roku. W Łańcucie około 180 uczniów oraz około 130 z rocznika 2008 zasiądzie w ławkach trzech szkół podstawowych. Obniżenie wieku szkolnego ma przyczynić się do modernizacji polskich szkół, ale ten temat wciąż budzi kontrowersje. Usiedzieć w ławce dłużej niż kilka minut to dla młodszych pierwszaków wyzwanie. Szybko tracą zainteresowanie, mają problemy z koncentracją. To argumenty przeciwników pójścia sześciolatków do szkoły. A co mówią zwolennicy? Myślę, że więcej stresu mają rodzice jak dzieci. Dzieci to bardziej przyjmują jako zabawę. Nie ma teraz takiej nauki jak kiedyś. Myślę, że dzieci bardziej to mniej przeżyją niż rodzice. Nie ma się o czym martwić. Szkoła się zaopiekuje dziećmi. Myślę, że już dorośli na tyle i także wszystko jest w porządku. 1 września ubiegłego roku pierwsza grupa sześciolatków rozpoczęła naukę w szkole. W naszym mieście była to liczba ponad 60 dzieci. Jak radzą sobie w szkole? Czy rzeczywiście mają problemy z przyswajaniem wiedzy? Z absolutnie czystym sumieniem mogę powiedzieć, że dzieci sześcioletnie aklimatyzują się w szkole świetnie, radzą sobie doskonale. Nie ma jakiejś takiej drastycznej różnicy między dziećmi takimi, które przychodziły w ubiegłych latach, siedmioletnimi. Oczywiście są to dzieci młodsze, które wymagają więcej opieki może z naszej strony, typu pomocy przy ubieraniu, przy rozbieraniu, ale jeśli chodzi o naukę, o zaangażowanie do pracy, to dzieci niczym nie odbiegają od pozostałych. Tak jak każde dzieci w tym wieku są bardzo ruchliwe, bo to taki właśnie wiek, wymagają dużo zaangażowania, dużo zmiany różnych działań dydaktycznych, żeby to nie była stale jedna i ta sama praca, więc musimy różnicować pracę wobec tych dzieci, no i angażować je. Szkoła jest przygotowana do tego, żeby przyjąć dzieci sześcioletnie. Nie mamy z tym problemów, jeżeli chodzi o zaplecze, prawda? Jak zresztą tutaj mogą Państwo zaobserwować, sale są przestronne, jest miejsce do zabaw, jest dywan, są ławeczki dostosowane do poziomu, prawda, dziecka. Więc jak najbardziej szkoła chce sześciolatki przyjąć i przyjmujemy, i to się naprawdę sprawdza. 2 marca w Szkole Podstawowej nr 4 na Podzwierzyńcu zorganizowano dzień otwarty dla przyszłych uczniów i ich rodziców. Uczestniczyły w nich dzieci 5- i 6-letnie z publicznego przedszkola nr 3 w Łańcucie oraz dzieci z innych przedszkoli, które w przyszłym roku szkolnym mają zamiar rozpocząć naukę w łańcuckiej czwórce. Przedszkolaki odwiedzają naszą szkołę, biorą udział w zajęciach otwartych, oglądają salę edukacji wczesnoszkolnej. Mam nadzieję, że uda nam się przyjąć wszystkich chętnych, którzy chcą uczyć się w naszej szkole, no ale rzeczywiście w pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy przyjąć dzieci z tak zwanego obwodu, natomiast dopiero w drugiej kolejności dzieci nie zamieszkałe poza obwodem naszej szkoły. Teoretycznie 75 miejsc i myślę, że miejsca wystarczy dla każdego. Szkoły są publiczne, otwarte na dzieci, więc mam nadzieję, że wszyscy zostaną przyjęci. Rodzice wraz z dziećmi zwiedzali klasopracownię, świetlicę szkolną, gabinet pedagoga i logopedy oraz zapoznali się ze sposobem pracy szkoły i z bogatą ofertą edukacyjną. Akurat moje dzieci już tu chodziły, także nie mam zastrzeżeń i tradycja, dalej idzie to dziecko tutaj. To jest czysto, schludnie i bardzo ładnie wygląda. Podoba nam się ta szkoła i najprawdopodobniej będzie chodził do tej szkoły. Liczba oddziałów nam się troszeczkę zwiększa. Mamy 6 sal edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w tej chwili już uczy się 7 klas edukacji wczesnoszkolnej, będzie uczyło się 8. No niestety szkoły się powiększyć nie da, ale do tej pory radzimy sobie, myślę, świetnie, ponieważ dzieci uczą się na jedną zmianę i to jest absolutny priorytet, żeby zachować jednozmianowość szkoły. Zawsze o tym marzyłam, więc wybrałam ten zawód. No, można pokazać wiele rzeczy, zwłaszcza w takich pokazach. Czyszczymy, przygotowujemy się dość długo, poświęcamy dużo czasu. Pasją w dużym sensie, bo interesuje się tym, ciekawi mnie to. I wydaje mi się, że to jest dobry zawód w dzisiejszych czasach, no bo nie kroimy tutaj nic. No, ludzie zawsze będą chcieli się czesać, zawsze będą do fryzjera chodzić. Pasją, czymś co lubię robić, co bym chciała w przyszłości robić. No i po prostu jest naprawdę niesamowicie.
prostu mnie to interesuje i chciałabym się spełniać w takim zawodzie i mam nadzieję, że to mi się uda. Nie liczy się dla mnie tej, jakby to, ile będę zarabiała, tylko żebym robiła to, co lubię, bo to jest najważniejsze. Lubię to robić, jest to moją pasją. W przyszłości na pewno chciałabym w tym zawodzie pracować. Jeśli chodzi o fryzury męskie, polecane różnorakie wzorki, dłuższe przede wszystkim włosy dla dziewczyn. Krótsze, krótsze, długie. Tak, asymetria. Awangardowe fryzury takie. Tak. Który z pobliskich terenów zamieszkiwany był jako pierwszy, gdzie znaleziono pierwsze ślady osadnictwa? Historię z naddolnego Wisłoka opowiadał Jan Sander 5 marca podczas spotkania z łańcucką młodzieżą. Historia jest rzeczą piękną, ale trzeba ją tak samo uwypuklać i pokazywać, zwłaszcza młodemu pokoleniu. Każdy z nas potrzebuje jak najwięcej elementów historycznych z dawnych lat, jak i z tych może późniejszych, ale ze swojego otoczenia, ze swojego środowiska. Autor w interesujący sposób opowiedział o obszernej, ponad 300-stronicowej książce, nad którą pracował ponad 2 lata. Podzielił ją na 3 części. Czasy najdawniejsze, okres średniowiecza do współczesności oraz straszne historie dziećmi zapamiętane. Pan Jan opowiedział wnikliwie historię naszych terenów od pierwszych znalezisk archeologicznych. Dolina Wisłoka była tą doliną, która pierwsza przeciągnęła ludzkość w te strony. No z tego wszystkiego, jak wynika, miało to miejsce około 12-14 tysięcy lat temu. Być może, że zostaną odkryte jeszcze inne elementy, inne dowody wcześniejszego pobytu człowieka. Gościem spotkania był także ksiądz kapitan Grzegorz Bechta, kapelan garnizonu Przemyśl, współautor książki Setna rocznica wybuchu I wojny światowej. Region zaczyna się od rodziny, zaczyna się od tych bliskich, dlatego warto poznawać swoją genealogię, genealogię rodziny, skąd się wywodzimy, jakie były losy tych naszych przodków, jak one wyglądały, to wszystko umyka. Ludzie odchodzą, zdjęcia pozostają, pamiątki pozostają, a później nie wiemy, do czego to odnieść. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Podzwierzyńca i młodzież z 3 klas publicznego gimnazjum nr 2, dla których spotkanie było niezapomnianą lekcją historii. Tak ambitnie, na poważnie zacząłem fotografować od 5 lat. Jak przygotowywałem się do pierwszego wernisażu, to szacowałem, ile to było moich wyjazdów w ciągu tych 5 lat w tak zwany plener, prawda? Gdzie nie na 2-3 godziny, tylko na 2-3 dni. To proszę sobie wyobrazić, to jest liczba szokująca, ale do dziś w ciągu 5 lat to było ponad 120 wyjazdów w Polskę. Za każdym razem było wiele fotografii i to jest właśnie, to jest ułamek tego, co ja mam. Fotografuję obiekty polskie. Pejzaż tylko polski. Oczywiście byłem w wielu miejscach na świecie i fotografowałem, ale ja pokazuję tylko pejzaż w sposób zamierzony, niemalże wyrafinowany. Tylko pejzaż polski, tylko maszyny urządzenia, które są w Polsce, to samo zamki. Dlaczego? Pomyślałem sobie, że skoro mam taką możliwość, a już fotografuję, mam możliwość jeszcze jakąś ideę sobie, jakąś ideą się kierować, to pomyślałem sobie, że będę pokazywał, będę propagował pejzaż polski, który jest pejzażem pięknym, jest cudownym.
Pływanie to świetny sposób spędzenia wolnego czasu. Coraz większe kolejki przed krytymi pływalniami w okresie zimowym wskazują, że popularność tego rodzaju aktywności systematycznie wzrasta. Już za parę miesięcy całe rodziny przeniosły się na otwarte kąpieliska na terenie całego naszego regionu i nie tylko. Czego poza ciepłą wodą oraz pięknej pogody będziemy od nich oczekiwać? Przede wszystkim bezpieczeństwa. A to powinni zapewnić nam specjalnie przeszkoleni ratownicy. Ósmego marca na krytej pływalni w Łańcucie swój finał miał długi i wymagający kurs na ratownika wodnego. Chętnych na starcie było bardzo dużo, jednakże tylko nielicznym. Najlepiej przygotowanym fizycznie i mentalnie udało się go zakończyć. Prowadzimy kurs ratownika wodnego. Już jest to kurs już przygotowujący do pracy zawodowej. Jest to jak gdyby pierwszy etap. Po ukończeniu tego kursu robią uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy i wtedy mają już pełne uprawnienia do tego, żeby pracować zawodowo jako ratownik na basenach, na akwenach śródlądowych czy nawet morskich. W tym kursie obecnym mamy 23 kursantów, było 27, ale 4 ze względu na słabsze troszkę umiejętności musiało nas opuścić. Co wakacje jeździmy na obozy żeglarskie z Małą Akademią Sportu H2O, która między innymi działa tutaj w Łańcucie. Wcześniej robiliśmy kurs na młodszego ratownika WOP, no i teraz pasuje w końcu zrobić też ten wyższy stopień. Zawsze się takie uprawnienia kiedyś przydadzą, możemy się czegoś nauczyć, co może później komuś ratować życie albo ogólnie przydać się w życiu codziennym. To właśnie oni zostali przeszkoleni, aby w każdej chwili, nawet w ekstremalnych sytuacjach, jak najszybciej udzielić pomocy tonącemu. A jakimi przymiotami w szczególności powinien charakteryzować się ratownik? Zaczynamy rozmowę przede wszystkim od tego, że trzeba być bardzo sprawnym fizycznie, no to bez tego nie mamy w ogóle, nie ma startu do rozmowy. A potem wchodzi aspekt taki już troszeczkę emocjonalno-psychiczny, jeżeli dojdzie do ratownictwa, bo ratownictwo na basenie no to jest jedno, a ratownictwo na jeziorze czy na morzu to jest inna bajka. Jeżeli dojdzie na przykład do jakiegoś wypadku, do reanimacji, no to tu wchodzi już poważny aspekt psychologiczny, czy taki człowiek sobie da radę, czy potrafi udzielić pomocy, czy taka osoba utkwi mu w głowie, czy zrezygnuje z takiego zawodu. Ale tak jak mówię, to już weryfikuje życie i nasz zawód ratownika. Nad postępami uczestników kursu czuwała grupa wykwalifikowanych instruktorów oraz główny koordynator całego szkolenia, który bardzo pochlebnie wypowiadał się na temat swoich podopiecznych. Przede wszystkim trzeba chcieć. W naszych czasach taka młodzież jak tutaj, no to jest cud nad Wisłą. Fajnie umią pływać, chcieli, byli zmotywowani. Zapotrzebowanie spore z waszego regionu, dlatego że w waszej okolicy prawie 400 ratowników jest wyszkolonych, którzy przyjeżdżają do nas na Podhale się szkolić. Tutaj zaktywowała się grupa w Łańcucie, która chce szkolić ratowników, żeby ludzie, posłowie młodzi, nie musieli jeździć kawał Polski. No i robimy, pracujemy. Prawdopodobnie będziemy bazę ratowniczą też tutaj otwierali w okolicy. Będzie firma szkoleniowa cała pracowała. Jeżeli chodzi o kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, o ratownictwo wodne, o dyżury, no trzeba by młodym ludziom też dawać pracę i zawód, nie? Dlaczego by nie? Problem polega na tym, że dużo ludzi w Polsce się wydaje, że dostajesz koszulkę z napisem ratownik i ona już ratuje. No niestety koszulka nie ratuje, ratuje człowiek. Takiego człowieka trzeba ileś tam lat, że tak powiem brzydko, pognębić, popracować nad nim chwileczkę i on sam w którymś momencie dochodzi do takiego etapu, że sam stwierdzi, dobra, to zostawcie mi swoje dziecko pod opiekę i my też automatycznie o tym wiemy. Rynek weryfikuje takich ludzi. Zawodnikom PTGS Sokół Łańcuch nie udało się pokonać na własnym parkecie Legii Warszawa. Mecz zakończył się wynikiem 76-78 dla drużyny przyjezdnej. Sobotnia porażka jest dopiero pierwszą odniesioną na własnym parkiecie w tym sezonie. W Sokole zabrakło dwóch podstawowych zawodników, Karola Szpyrki oraz Rafała Kulikowskiego, który doznał urazu podczas jednego z treningów przedmeczowych. Ofensywnym motorem napędowym naszej drużyny okazał się Szymon Rduch, zdobywca 16 punktów, oraz Tomasz Pisarczyk, który na swoim koncie zapisał 14 punktów, 7 zbiórek i 6 asyst. W drużynie z Warszawy dobrą formą strzelecką zabłysnął Michał Aleksandrowicz z 17 punktami, natomiast Cezary Trybański, były zawodnik NBA, zakończył mecz z dorobkiem 9 punktów i 7 zbiórek. PTG Sokół Łańcuch nadal utrzymuje drugie miejsce w tabeli. Popełnialiśmy za dużo takich, można powiedzieć, niewymuszonych błędów, troszeczkę nie potrafiliśmy uporządkować tej naszej gry, z tego brały się straty, nieskładne akcje, z których nie było punktów, no i te przestoje, myślę, że te straty i przestoje w ataku właśnie zaważyły. Powiem szczerze, że spodziewaliśmy się, że będzie trudne to spotkanie tutaj, ale mieliśmy dobrze wykonany scouting, dobrze wykonywaliśmy polecenia trenera i przede wszystkim graliśmy zespołowo, co zaowocowało zwycięstwem na tym trudnym terenie. Ogromny sentyment do Łańcucha, nie wiem, jakoś mnie motywuje gra w tym mieście, aż mnie, nie wiem, wjeżdżam do Rzeszowa, te rejony właśnie i coś takiego zostało mi w sercu, że zawsze będę tutaj właśnie wracał z uśmiechem i może daje mi to jakichś takich sił i
udzielam ich kolegom potem i właśnie no, gramy fajną koszykówkę dosyć i wygraliśmy. Bodajże właśnie w drugim powrocie do Łańcuta wygrałem drugi mecz tutaj. Sam byłem ciekaw, jak nasza gra będzie wyglądała po braku Karola Szpyrki, braku Rafała Kulikowskiego. I uważam, że mogę chodzić z głową podniesioną wysoko do góry, bo ci chłopcy, którzy dzisiaj występowali w tym meczu, stanęli na wysokości zadania i pokazali kawał dobrego basketu. Można powiedzieć, że całej tej rundzie rewanżowej, no, masa emocji, którą dostarczył nasz zespół, powoduje to, że jednak ci kibice też się odrodzili i cieszy to bardzo. Będziemy chcieli im też w jak największy sposób pomóc, żeby wspierać w tych działaniach, które podjęli.